Wszystkich fanów siatkówki zapraszam na inaugurację Plus Ligi 2020-2021. Wracamy we wrześniu. Przede wszystkim jesteśmy zdrowi. W końcu zaczęliśmy grać, bo jak wyliczyłem, ta przerwa od meczów trwa przeszło pół roku. Więc bardzo się cieszymy, może nie jesteśmy zadowoleni z wyniku wczorajszego sparingu, ale cieszymy się, że wróciliśmy do rywalizacji na boisku. Spore zmiany w zespole z zeszłego sezonu, zostało nas tylko czterech, ale jeśli chodzi o te wskazówki, to jest rola trenera, ja się akurat w tej płaszczyźnie nie udzielam. Rzeczywiście, no musimy zespół budować od nowa, ale taka jest rzeczywistość, w zasadzie to w wielu klubach taka sytuacja wygląda co roku, czy tam może co dwa sezony. No, w Olsztynie przed zbliżającym się sezonem zaszły naprawdę duże zmiany, no, tak jak już Pan wspomniał. Odszedł Michał Żurek i Paweł Wojcki, czyli to takie filary od kilku lat Indyk Polo AZS Olsztyn. Granie bez kibiców jest bardzo trudnym doświadczeniem. Ja w zeszłym sezonie zakończyliśmy tak naprawdę sezon meczem bez kibiców w Radomiu, dla mnie takim szczególnym meczem, na który długo czekałem. I przyznam szczerze, że nie chciałbym więcej rozgrywać w ogóle meczów, sportu bez kibiców, bo o ile zawsze najważniejsi są sportowcy i ta arena, no to kibice jakby dodają dodatkowych emocji, motywacji zawodnikom do tego, żeby dali z siebie wszystko na boisku i pod tym względem lepiej się gra sparingi z kibicami niż mecze ligowe bez. Aczkolwiek no, moje prywatne zdanie jest też takie, że w dzisiejszych czasach no, to musimy być przygotowani na wszystko, no, to, że chcemy grać z kibicami, ale możemy też grać bez nich, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będzie to przykre, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Chyba otworzenie się na spadki spowodowało, że te drużyny, które z założenia grają o te ostatnie miejsca w tabeli, zaczęły się mocno wzmacniać. No, może przykład Asekuresowi nie jest najlepszym, bo oni nie walczyli o utrzymanie, aczkolwiek no, ten poprzedni sezon ułożył się tak, jak ułożył. I chociażby ta przebudowa zespołu przed najbliższym sezonem pokazuje, że oni chcą grać o najwyższe cele. No i to jest zespół, który tak naprawdę chyba najbardziej się wzmocnił względem poprzedniego sezonu. Ale tak jak Pan wspomniał, no, wiele zespołów tych, które nie odgrywały jakby czołowych ról w lidze, zrobiły takie transfery, że pokazują, że o te najwyższe cele chcą grać. Nie usłyszeliśmy, jaki jest konkretny cel, czy mamy zająć miejsce piąte, szóste, czy pierwsze, drugie. Ale znamy cel, jaki wyznaczył przed nami trener. Myślę, że jest to akurat taka wewnętrzna część funkcjonowania naszej drużyny i wystarczająca motywacja do tego, żeby grać jak najlepiej, jak najdłużej. A tak jak Pan wspomniał, no, zapowiada się dziwny sezon. Mam nadzieję, że odszczekam te słowa i że będzie normalnie i nie wiem, tam na koniec sezonu w przyszłym roku, w kwietniu, w maju powiem, że rzeczywiście nie, z perspektywy czasu nie było się czego bać. Ale tak naprawdę no, na dzisiaj oprócz takich jakby celów sportowych każdy ma gdzieś z tyłu głowy, czy ten sezon będzie rozegrany normalnie.